Dlaczego oni tacy nachalni? No mówisz im, nie, nie chcę płynąć na wyspę elefanta. Potem mówisz im stanowcze, nie, nie, nie płynę na wyspę elefanta. Ale oni dalej, dalej ciągną za rękę. Czemu oni tacy nachalni? No bo to działa. No ja może się na to nie chwycę, może ten pan, co przeszedł za mną, też nie, ale musi działać. No inaczej by tego nie robili, inaczej by tego nie praktykowali. Co któryś w końcu da się namówić. I popłynie na wyspę elefanta. Ja nie płynę. Gdzie jestem teraz? No na pewno w nie najnowocześniejszej dzielnicy, to można odrzucić drogę eliminacji. Więc akurat nie było to specjalnie trudne. Znajduję się w centrum. Kilka kroków od tego miejsca, które Państwo przed chwilą widzieli. Aby tutaj dojść, musiałem przejść 4 minuty. Gdzie jestem? Dzielnicy slumsów. Tu w Indiach jest największa dzielnica slumsów na świecie. Najbiedniejsza dzielnica świata. Czy powinienem tutaj być? Może nie powinienem w ogóle tutaj przebywać. Albo tak jak w Rio. Wejść tylko z wynajętym przewodnikiem. Kiedy mówimy slumsy, myślimy niebezpieczeństwo, bieda, być może nawet szaleńcy. Tutaj, w Mumbai, w dzielnicy slumsów, nasze wyobrażenie, a rzeczywistość łączy się tylko w jednym miejscu. Bieda. To nie podlega wątpliwości. A reszta? Niebezpieczeństwo? Szaleńcy? Gangsterzy? To nie jest domena dzielnicy slumsów. To nie jest domena biedy. To jest domena wychowania. Narodowości, genów. Nie domena slumsów. Zresztą ta dzielnica jest tego najlepszym przykładem. Przebywam w samym sercu w jednej dzielnicy. A jednak nie czuję się tutaj jakoś
niebezpiecznie. Oczywiście odrobinę ostrożności zawsze warto zachować, ale to wszędzie, w całych Indiach i na całym świecie takową ostrożność i uprzedzenie mieć się powinno. A czy tutaj jakąś większą? Nie sądzę. W ogóle takie slumsy tworzą. No najpierw to jedna rodzina emigruje ze swojego mieszkania i stawia sobie jakiś szałas tam, gdzie wolne miejsce. Byle tanio, czyli za free. No żeby słońce nie świeciło, a deszcz nie padał, no to budują sobie dach. Jako że w Indiach cały rok jest gorąco, to też za bardzo zabudowywać się specjalnie nie muszą. No, a potem przyłącza się druga rodzina i trzecia, potem dzieci i kolejne dzieci i kolejne rodziny, tak długo, aż miejsce się zapełni. No jest, dzielnica slumsów. A kiedy już powstanie takie mini miasteczko, gdy już postawiają te wszystkie szałasy, nawiążą się jakieś relacje, chciałoby się czegoś więcej. Telewizji by się chciało. No to się podłączają pod jakąś sieć elektryczną. Biorą telewizory z wysypiska. No tutaj bogaci wyrzucają takie rzeczy. Ci, co nie mają co robić z pieniędzmi. Biedni idą, biorą telewizor. Wciąż na chodzie. Może nie HD, może nie 4K, ale jest. No i już nasz komfort życia się zwiększa, mamy telewizję. A potem to już się samo niesie, że można tutaj tanio żyć. Kolejni ludzie przybywają. Osiedle się jeszcze bardziej rozrasta. Są potrzeby. No i pojawiają się ci, którzy te potrzeby chcą zrealizować. Fachowców tutaj nie brakuje. Są stragany, sklepy, złote rączki, jak ja ich to nazywam. Ludzie od wszystkiego. To naprawdę jest biednie? No jest, no. W końcu to biedna dzielnica, ale zapewniam, że każdy ma jedzenie. Nikt głodny nie chodzi, więc pojęcie biedy tutaj jest nieco inne niż my osobiście sobie wyobrażamy. Ludzie, pomimo życia w takich warunkach,
są tutaj pozytywnie nastawieni i nie narzekają. Oni naprawdę mają wszystko, czego im trzeba. Dach nad głową, ciepło, jest schronienie, jest jedzenie, bo jedzenia tu nie brakuje. A jak chcą, to sobie złowią nawet to, co będą chcieli. Jest rodzina. Jest wszystko. No i tu dobrze żyją. No nie jest taka dzielnica slumsów jak gdzieś indziej. I nie to bezpieczny kraj. I ludzie fajnie nastawieni. Tutaj bieda naprawdę wygląda inaczej niż my to sobie wyobrażamy. U nas jak ktoś jest biedny, to nie ma co jeść. Albo nie ma gdzie mieszkać. Oni mają każdą z tych rzeczy. A jeszcze telewizję mają. Się żyje. Bezpiecznie się żyje. No oczywiście skłamałbym, gdybym opisywał to w samych superlatywach. No wciąż tutaj śmierdzi, tak? Ludzie, niektórzy ludzie załatwiają swoje potrzeby prosto na chodniku. No ta bieda mimo wszystko jest, tak? No dla Europejczyka, no jest to bieda. Ale nie dla nich. No i co? Mówiłem, że działa. Siedzę sobie tam, na murku, odpoczywam. Przychodzi do mnie jego lud. Elefant Island? Mówię, no dobra. Ile? To 200. 200 na pół, czyli 100. Minus 0. To 10 zł. Mówię, dobra, co tak będę siedział, daj. Mówiłem, że działa. Oj, działa. Bilecik pokazywał i się odczepił. Jak tak patrzę na tą wodę, nagle Bałtyk wydaje mi się czysty. Bardzo czysty. We'll be right back.
co chwilę ktoś chce sobie ze mną zrobić selfie. O, większość pyta. O. Przychodzę, uśmiecham się, pozuję i sobie wtrykamy. Ale są też tacy, co próbują z ukrycia. Nie zapytają, tylko z ukrycia. Teraz na łodzi, jak płynąłem statkiem, o takich trzech osobników było. Siedzę sobie, przysiadają się. Mówię, aha, będzie selfie. Wyciągałem aparat, widzę, że już jestem na ekranie. A specjalnie coś mnie zainteresowało z drugiej strony. Czekanie. Miałem 2 minuty, obracam się, patrzę, wyłączony telefon. Znowuż wyciągałem, szybko próbuję, znowuż nie jestem. Tak się z nimi bawię. 5 minut. 10 minut. W końcu się zlitowałem. W końcu stryknęli. Zadowoleni, jacy szczęśliwi. Ojej, białego mają na selfie. Że Hindusi w inny sposób piją napoje butelkowane niż my. No my pijemy w sposób tradycyjny, tak? Bierzemy dziubek do buzi i przełykamy. Oni natomiast wlewają. Obojętnie, czy jest to woda, czy też, no nie wiem, być może napój gazowany piją nieco inaczej, ale wszelkiego rodzaju wodę, wszelkiego rodzaju płyny dostarczają do swojego organizmu, lejąc z góry, wlewając to sobie. Przechylają buzię i wlewają sobie napój. Nie wiem, z czego to wynika. Ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć, natomiast sam byłem świadkiem, jak jeden osobnik, chociażby na łodzi, wlał sobie całą butelkę wody na raz. To jest sztuka. A za mną na horyzoncie Mumbai, jak okiem sięgnąć, niekończący się Mumbai, niekończące się zabudowanie. 20 milionów mieszkańców, 40 milionów przebywających osób. Nieprawdopodobne. These city lights so bright all start to look the same. Blind me from the memories of the place from whence I came. Everything I've seen and heard and felt does not compare. You take me at my word when I say I've been everywhere. In the air, on the road, no place left for me to roam. Tell the folks, far you know, I'll be coming on back home. I'm tired of being a rolling stone. Birds already flown. I floated in the Amsterdam upon a wooden
gambled down in Rotterdam and cashed in all my chips. They kicked me across the ocean to the town that never sleeps. Turns out if you play the game, you better play for keeps. In the air, on the road, no place left for me to roam. Tell the folks, for you know, I'll be coming on back home. Texas, Utah, I've seen all the rest. In the air, on the road, no place left for me to roam.